Otwieram posiedzenie 37. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pysakowo, 3 lipca 2020 roku. Witam Państwa radnych, witam Pana Wójta, witam zastępcę Wójta, witam kierowników referatu Urzędu Gminy, witam Pana Mecenasa, również obsługę techniczną. W posiedzeniu uczestniczy 10 radnych stałego składu Rady, wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do podejmowania prawomocnej decyzji. Informuję, że obrady Rady Gminy Pysakowo są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Proszę wszystkich zgromadzonych gości o wpisanie się na listę obecności. Protokołować obrady będzie pani Arleta Wesołowska. Porządek obrad otrzymali Państwo drogą mailową z zaproszeniem. Czy są jakieś uwagi? Nie ma uwag do porządku, zatem pracuję zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym przez wnioskodawcę pana wójta. I przechodzimy do punktu rozpatrzenia projektów uchwał. I pierwszy projekt uchwały dotyczy wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. I proszę bardzo o przedstawienie opinii Komisji do Spraw Finansów i Strategii Rozwoju. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, radny Marcin Buchna. Szanowna Rado, Panie Wójcie. Moje pytanie jest, bo to jest bardzo znaczna podwyżka i ona na pewno bardzo zaboli naszych mieszkańców. Czy Pan jako Wójt próbował po prostu szukać jakichś rozwiązań albo metod, żeby spowodować obniżenie tej kwoty poprzez stosowanie być może innych środków, jakichś zastępczych albo innych rozwiązań? No bo jesteśmy gminą, która ma jakiś tu swój potencjał, no i nie wiem, trudno mi się jest teraz w sposób taki jednoznaczny wypowiedzieć, ale niektóre gminy po prostu tę gospodarkę odpadami prowadzą w części w jakimś swoim zakresie. I teraz jest pytanie, bo jeśli chodzi też o te biodegradowalne, tak, czyli biomasę, potocznie mówiąc, to jednak mieszkańcy dosyć dużo jej wytwarzają i czy ta wartość, która ma być obniżona, nie jest zbyt niską wartością, ponieważ no, trzeba ludzi zachęcać, żeby tą biomasę nie oddawali na składowisko, gdzie tak naprawdę, czy na wysypisko, gdzie w ten czas generuje to dodatkowe koszty dla wszystkich, bo jednak składową tej ceny to jest ilość wywożonych po prostu odpadów. Gdyby było mniej wywożonych tych odpadów, to myślę, że i w ten czas ta cena za całą usługę byłaby niższa. Dlatego tutaj warto byłoby pomyśleć, żeby zachęcić
mieszkańców do gromadzenia tej biomasy, tylko żeby zachęcić, no to musi się to opłacać. I czy takie analizy po prostu były prowadzone, bo tam niewielka kwota, która jest zaproponowana, to tak naprawdę no, moim zdaniem nie będzie zachęcać, tylko zniechęcać, bo jednak każdy patrzy po prostu na względy ekonomiczne i tutaj czy takie analizy z Państwa strony były w ogóle robione? Przede wszystkim takie. I jeszcze drugie pytanie właśnie, jak inne gminy również w części tam rozwiązują ten problem padami poprzez wspomaganie transportu, czy ewentualnie w części przejęcia jakiegoś zadania. Mamy tę spółkę komunalną, być może warto byłoby po prostu też ten zakres i zadań po prostu poszerzyć, tak? Po to, żeby starać się te koszty obniżyć, tak? Czy takie analizy z Państwa strony, czy to jest po prostu na zasadzie, że stanęliśmy przed faktem, ktoś tam dyktuje warunki, konkretnie usługodawca, tak, tutaj, bo to jest jakby chyba największą przyczyną, tak, podniesienia tej ceny, no i po prostu jakby tutaj przelewamy ten ciężar do naszych mieszkańców i nie szukamy rozwiązań. Już postaram się odpowiedzieć. Zaczynając może od samej tej koncepcji zagospodarowania biomasy, czyli kompostowników. Bonifikata, którą my proponujemy, to jest faktycznie nie jest na wysokim poziomie, to jest 20 groszy. Natomiast to jest też zrobione po to, żeby się nie okazało, że te kompostowniki będą tworzone w sposób, nazwijmy to, sztuczny. Bo gdyby to było na dużo, że tak powiem, wyższej takiej obniżce, to by się okazało, że każdy ma, że tak powiem, kompostownik tylko po to, żeby płacić niżej. Śladowa część, że tak powiem, odpadów zielonych ląduje w kompostowniku, a większość, że tak powiem, jest albo gdzieś wywalana na łąkach, albo po prostu jest razem z odpadami zmieszanymi, bo takie możliwości też by były. My to też konsultowaliśmy, że tak powiem, z innymi, że tak powiem, samorządami i takie ryzyko jest po prostu bardzo, bardzo poważne, czyli nie mówię, że wszyscy, ale czy część mieszkańców chcąc zaoszczędzić parę złotych, by deklarowała oczywiście kompostowniki, jakaś śladowa ilość by się oczywiście odpadów zielonych w tych kompostownikach znalazła, a reszta po prostu byłaby wywalona, że tak powiem, albo w sposób tradycyjny do odpadów zmieszanych, albo gdzieś po łąkach, po lasach. A w tym przypadku, mówiąc krótko, jest jasno powiedziane, czyli jeżeli ktoś nie ma kompostownika albo nie opłaca się, to po prostu są odbierane odpady zielone. I to w temacie kompostowników. Natomiast w temacie szukania tańszych rozwiązań, myśmy nie robili żadnych takich dogłębnych analiz, bo oczywiście czysto teoretycznie moglibyśmy zaangażować w cały proces naszą spółkę komunalną. Moglibyśmy uzbroić ich w wozy, w śmieciarki, zatrudnić dodatkowych pracowników, żeby oni na przykład świadczyli usługi wywozu. Oczywiście wszystko i tak by trafiło docelowo na Ekodolinę, czyli i tak jakieś koszty by były. Pytanie tylko, czy nasza spółka komunalna by to zrobiła taniej niż podmiot, który wygrał to w przetargu, bo chcę tylko powiedzieć, że spółka PUK Rumia, która dotychczas nas obsługuje i która najprawdopodobniej wygra przetarg na następne prawie 2,5 roku, obsługuje miasto Rumia i tam obsługuje w formie zlecenia in-house, czyli jako własna spółka komunalna miejska. I mimo wszystko, że ta spółka PUK Rumia obsługuje miasto Rumia jako własna spółka na własnych zasadach, zlecona przez własnego, że tak powiem, właściciela, to i tak odbiór w mieście Rumia jest droższy niż na przykład w gminie Kosakowo. W ten sposób. Czyli to wcale nie ma reguły takiej, że jeżeli byśmy zlecili w formie in-house naszej spółce albo w formie takiego zlecenia naszej spółce, czy nasza spółka by ten odbiór odpadów zrobiła taniej. Bo warto przy tym dodać, że samochody, które jeżdżą jakby po gminie Kosakowo, jeżeli nie jeżdżą w gminie Kosakowo, to jeżdżą też w mieście Rumia, mówiąc krótko. A nasze samochody, gdybyśmy zakupili samochody dla naszej spółki, jeżeli by nie jeździły u nas, to albo by stały i nie zarabiały, mówiąc krótko, albo nasza spółka musiałaby szukać też zleceń gdzieś na zewnątrz u innych podmiotów. Także daleki jest. Znaczy ja nie mówię, że nie byłoby taniej, czy byłoby drożej. Nie robiliśmy takiej szczegółowej analizy, tylko mówię, biorąc pod uwagę sam fakt, że miasto Rumia zleca własnej spółce odbiór odpadów, wcale to nie wychodzi taniej. Wcale to nie wychodzi taniej, czyli w trybie przetargu po prostu stanęły trzy firmy, które walczyły ze sobą w sposób jakby konkurencyjny tylko i wyłącznie ceną, a akurat PUK Rumia złożył najtańszą ofertę w tym przypadku. No tak, panie Wójcie, tylko że PUK Rumia jest nastawiony typowo na zyski, ta spółka komunalna, ile miasto ma udział w niej? O ile dobrze pamiętam, to chyba 100%, ale nie jestem pewien, nie znam struktury właścicielskiej tej spółki. No właśnie, to warto byłoby poznać, bo ja mówię po prostu o naszej spółce, gdzie my jesteśmy właścicielem jako gmina 100% i w ten czas my nie jesteśmy nastawieni na zysk, tylko ewentualnie pokryć te koszty związane z jakby
z wykonaniem tego zadania, tak? Jeśli chodzi po prostu o pojazdy, to trudno mi się jest teraz merytorycznie wypowiedzieć, czy trzeba byłoby dwa, czy trzy, ale warto byłoby rozważyć, żeby takie docelowe rozwiązania już planować, bo jednak to będą potężne pieniądze. Jeśli chodzi o te odpady biodegradowalne, to wie Pan również, że mamy nieruchomości, które moglibyśmy również przeznaczyć na składowanie ich i później do celów tworzenia czynnej warstwy ekologicznej albo innych takich procesów moglibyśmy je wykorzystywać. I to warto naprawdę jest po prostu rozważać, bo nasza spółka komunalna, uważam, nie powinna być nastawiona na zysk, tylko po to, żeby realizować zadania, które my jako gmina jesteśmy zobowiązani wykonać na rzecz mieszkańców. I w tym kierunku powinniśmy patrzeć. Dziękuję. Panie, proszę bardzo, tak, radna na pańc. Przedmówca tutaj mówił o kosztach dowozu tych śmieci. Moim zdaniem tutaj oszczędności na tym dowozie nie będą chyba duże w stosunku do jakby globalnych kosztów utylizacji, wywozu, utylizacji i tak dalej. Tutaj nie poruszyliśmy takiej kwestii, że my jako gmina zlecamy wywóz, ale ten wywóz, później te śmieci trafiają do ekodoliny, w której nasza gmina też jest udziałowcem. Czyli de facto płacimy jakby troszeczkę sami sobie. Mamy tam niski udział, no ale zawsze jest ten udział. Druga sprawa, że jest coś takiego jak Komunalny Związek Gmin, który teoretycznie, właśnie nie wiem do końca po co jest ten Komunalny Związek Gmin, ale on tam ma w statucie zapisane, że on też politykę odpadową prowadzi. I ja mam takie pytanie, co zrobił ten Komunalny Związek Gmin w sprawie zagospodarowania tych odpadów? Na przykład w takiej sprawie, żeby zlokalizować gdzieś tutaj w naszym regionie, może dalej, jak spalarnię na przykład śmieci, która by drastycznie obniżyła te koszty. Z tego co wiem, to Białystok ma spalarnię i mają o wiele niższe koszty. Druga sprawa, czy w ogóle jakieś analizy tych kosztów były przeprowadzane w Ekodolinie, czy nasi przedstawiciele w tym komunalnym związku, tudzież w Ekodolinie się interesowali, skąd te gigantyczne podwyżki? Czy może to chodzi o to, że jest jakieś zadłużenie, albo wcześniej, no nie wiem, no, znaczy dla mnie podwyżka rzędu tam, nie wiem, 200% czy 300% na przestrzeni kilku lat, to na pewno nie jest to tak, jak to niektórzy twierdzą, że to minimalna płaca poszła do góry. Ja nie podejrzewam, żeby ktokolwiek w tych dwóch firmach zarabiał płacę minimalną. Nie? Nawet jeśli się tam spojrzy na uposażenia w radach nadzorczych, zarządach, no to do minimalnego wynagrodzenia to tam bardzo, bardzo daleko. Więc no, ja już się pytam tutaj nas jako przedstawicieli w Ekodolinie i w tym komunalnym związku gmin. I jeszcze też pytanie właśnie, po co jest ten Komunalny Związek Gmin? Bo tak jak patrzy się po sprawozdaniu finansowym, to oni są po to, żeby dostać 3 miliony, z czego 2 miliony wydać sami na siebie i tam zorganizować chyba jakieś wywozy odpadów niebezpiecznych, czy coś takiego, czy to kosztuje chyba 400 tysięcy. Więc pytanie, po co oni tak naprawdę są? I po co my tam płacimy składki? Dziękuję. Panie radny, odpowiadając może od końca, po co jest Komunalny Związek Gmin? O ile dobrze pamiętam w historii, to założycielem Komunalnego Związku Gmin w latach 90. były dwie gminy, miasto Gdynia i gmina Kosakowo. My jesteśmy organami założycielskimi. Komunalny Związek Gmin powstał tak naprawdę trochę w trzech celach, żeby pomóc w koordynacji, pomóc w działaniach w trzech obszarach. Jeden obszar to jest oczywiście zagospodarowanie odpadów, dlatego oni mają też częściowy udział w spółce Ekodolina. Drugi temat to jest też taka koordynacja prac związanych z zaopatrzeniem ciepła. Dotyczy to spółki OPES, a trzeci obszar działania to jest tworzenie dokumentów i tak naprawdę też koordynacja tak naprawdę wszystkich wyliczeń odnośnie aglomeracji wodno-ściekowej Gdynia. My należymy do aglomeracji... Ja widziałem to tworzenie tych dokumentów polegające na tym, że przekopiowali dokument z PEWiKu jako swoje własne opracowanie. Dobrze. Na tym polega tworzenie dokumentacji w Komunalnym Związku.
Panie radny, no myślę, że to nie... Panie radny, myślę, że to nie polega tylko i wyłącznie na kopiu w klej. Myślę, że Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chilonki istnieje już dużo powyżej 20 lat. Należy tam już w tej chwili chyba 9 samorządów. Nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś jawnie narzekał, że Komunalny Związek Gmin nic nie robi albo zajmuje się tylko procedurą kopiuj w klej. To tylko, żeby odpowiedzieć odnośnie Komunalnego Związku. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędności i poruszony temat spalarni, to jest bardzo istotny problem. Na Ekodolinie w Mężycach nie ma spalarni. Taka spalarnia ma powstać między innymi w Gdańsku, gdzie są już prace mocno zaawansowane. I nie ukrywamy, że też rozmawialiśmy z prezesem Ekodoliny i też na Komunalnym Związku Gmin, że gdyby ta spalarnia w Gdańsku powstała, ona będzie potrzebować bardzo duży zasób tak zwanego wsadu energetycznego, żeby po prostu je spalić, żeby wytworzyć z tego jakąś energię. Samo wysypisko w Szadułkach nie jest w stanie takiego materiału w ciągu roku dostarczyć i konieczny będzie dowóz tych wsadów energetycznych z innych składowisk, między innymi też z Ekodoliny w Łężycach. W tej chwili zagospodarowanie tych odpadów takich energetycznych kosztuje bardzo dużo. Ja już nie pamiętam w tej chwili, jakie tam są dokładnie stawki, ale o ile to już pamiętam, one wzrosły chyba trzykrotnie, bo nikt nie chce ich po prostu odbierać. I dlatego one są bardzo drogie, z tego co się orientuję, z prezesem rozmawiałem jeszcze kilka miesięcy temu, to oni w tej chwili, spółka, która odbiera te odpady, to się gdzieś tam w województwie wielkopolskim mieści. I dlatego stąd są takie duże koszty. I teraz nie ukrywamy, i o tym też są rozmowy już pomiędzy Ekodoliną a Szadułkami, że jeżeli w Szadułkach powstałaby spalarnia, wszystkie odpady my moglibyśmy zawieźć do Szadułek i to gigantycznie by nam obniżyło koszty. Jeżeli taka spalarnia, przynajmniej według ostatnich chyba prognoz, ona ma powstać, o ile dobrze pamiętam, w ciągu 2 lat, jeżeli ona faktycznie by powstała i zostałaby podpisana taka globalna umowa między Ekodoliną a Szadułkami, że gro tych odpadów dostarczamy do Szadułek i dzięki temu z koszty, to już tak powiem, gromadzenia tych odpadów jesteśmy w stanie dużo zjechać, to przy następnym przetargu, który byłby praktycznie za 2-2,5 roku, możemy to już wtedy wziąć pod uwagę. I na pewno wszyscy, że tak powiem, dostawcy i koszty na Ekodolinie też będą mieć na to wpływ. Ale to jest gdybanie za 2 lata, jeżeli coś takiego powstanie. Pytanie, dlaczego my dzisiaj tylko się nad tym zastanawiamy? Jeśli to takie oszczędności by powodowało, to czemu tej spalarni jeszcze nie ma? Ja się nie... Panie radny, to jest pytanie... Ja mam, ale częściowo trochę jak było od nas, jeśli w związku. Ale panie radny, ja już odpowiadam. Budowa spalarni w Gdańsku, wszyscy wiedzą, gdzie ma się znajdować. Ma się znajdować w pobliżu, że tak powiem, wysypiska na Szadułkach. Oprócz tego, że jest elementem bardzo pożytecznym pod względem jakby ekologicznym, środowiskowym i też ekonomicznym, to budzi też masę, że tak powiem, sprzeciwu mieszkańców, którzy mieszkają tam w pobliżu, bo przecież wiemy, że całe wysypisko zostało zabudowane praktycznie dookoła. I to jest problem tak naprawdę, który dotyczy bardziej, że tak powiem, z samego miasta Gdańska, być może okolicy. I my tego z poziomu Kozakowa my tego problemu nie rozwiążemy. Jeżeli tam inwestor już dostanie pozwolenie na budowę i fizycznie tą spalarnię wybuduje, no to prawa za to, ale my raczej nie pojedziemy do Gdańska i nie zaczniemy gasić, że tak powiem, protestów mieszkańców, bo my Kozakowo chcemy swoje śmieci zawieźć akurat do Gdańska i tam spalić. Ten jeden z elementów tu przywołanych tej pensji minimalnej, która rokrocznie nam rośnie, to jest oczywiście fakt, ale to jest tylko jeden ze składników tych, dlaczego te podwyżki są w takim zakresie, a samą resztę wczoraj na komisji przedstawiałem, więc myślę, że o pensji należy mówić, ale nie jako jedynym przypadku i przykładzie tego, że te ceny niestety tak się zachowują. Proszę bardzo, radna Bożena Roszak. Jako też prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia, Pan proponuje, żebyśmy my na swoim terenie jeszcze na naszych działkach zrobili takie składowisko. Czego? No nie wiem, odpadów zielonych, gawęzi. I czy Pan uważa, że to będzie pod chmurką, że to nie potrzeba inwestycji? No troszkę się dziwię, nie był Pan obecny na komisji, więc teraz takie mówienie, że kupmy samochody. Czy zdaje sobie Pan sprawę z tego, że kupno takiego jednego samochodu, to dla gminy Kozakowo to nie jest ta ilość, która by spowodowała, że jesteśmy obsłużeni. Co jeszcze? To, co Pan mój przed chwilą powiedział. Na komisji było przedstawione, jeżeli wzrost wartości z 54 wzrasta do 170 zł za tonę lub z
z 80 na 240 zł za tonę, to jest ta cena. To są te opłaty środowiskowe, o których właśnie mówił Majek na początku. Te skoki i te wszystkie restrykcje, które są taką otoczką tej ceny, 72%, rozumiem, będzie nas to bolało, wszystkich mieszkańców. Ale jeżeli Pan chce zafundować, proszę wskazać miejsce, na których działkach chciałby Pan ulokować takie miejsce na składowanie czegokolwiek. Pan jako prezes Stowarzyszenia z Ochrony Środowiska, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radny Marcin Kupka. Tak, może chyba tak. Ja myślę, że ta dyskusja już zmierza do końca, ale Panie Wójcie, w ramach Przewodniczący, dwa razy w temacie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, że pilnuje Pan porządku po prostu, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli się powiedzieć merytorycznie. Ja chciałbym do Pana Radnego Fajksa tylko ewentualnie odpowiedzieć, że nie miałem tylko na myśli tutaj kwestię transportu, tak, żeby w ten sposób oszczędności pewne tworzyć, ale również tona utylizacji biodegradowalnych czy biomasy kosztuje około 170 zł. I jeśli my produkujemy kilkaset ton rocznie, no to jest to jakaś pokaźna suma. To jest jeden z elementów, tak? Także tu moglibyśmy rozwinąć dyskusję, ale myślę, że to teraz tak naprawdę nie ma sensu. Jeśli chodzi tutaj o sprawy związane, czy zasadnym byłoby pomyślenie nad tym, żeby świadczyć usługi transportowe. Nie jedyną formą jest zakup pojazdu. Można go wziąć w leasing czy cokolwiek. Pan Wójt doskonale szukał rozwiązań, kiedy spółka komunalna po prostu miała świadczyć usługi czystości. Był to jakiś pomysł, nie wiem czy do końca trafiony, ale chyba taki zamysł był właśnie, żeby te oszczędności po prostu w ten sposób robić. Żeby mieć swoją zamiatarkę i swoje usługi po prostu w ten sposób wykonywać. Także jeśli chodzi o ten zakup pojazdu, to nieprawdą jest po prostu, że to jakieś obciążenia dla gminy po prostu przyniosło, bo mogła być to forma leasingu, czy to by był jeden, czy dwa i na pewno jakieś pewne oszczędności to znaczne. Co prawda nie mamy w tej chwili takich konkretnych analiz, ale myślę, że też by to przyniosło. Jeśli chodzi, że takie zarzuty do mnie jako do radnego, czy do prezesa organizacji ekologicznej, nie wiem, czy pani wie, ale działania tego rodzaju są działaniami proekologicznymi. Jeśli chodzi o nieruchomość, mamy takie nieruchomości daleko od zabudowy, po prostu gdzie moglibyśmy gromadzić i w momencie, kiedy dojdzie już do tego procesu sfermentowania tych odpadów, można wykorzystywać to jako nawóz. Po prostu gmina ma różnych, dużo terenów, które mogłaby wykorzystać na tworzenie czynnej warstwy ekologicznej. Także myślę, że tutaj tyle z mojej strony. Warto byłoby naprawdę na przyszłość po prostu to rozważyć, bo jednak naszym zadaniem jest pomagać mieszkańcom i starać się te koszty po prostu naprawdę za wszelką cenę obniżać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radna Mirosława Piotrowska. Taka wysoka opłata, między innymi podyktowana jest, tak jak już tu powiedziano, tą opłatą środowiskową. I my, proszę zauważyć, zwiększamy kwotę za 1 m³ wody z 5,5 zł do 9,50 groszy. Musimy zastanowić się nad tym, także w jaki sposób prowadzić politykę taką ekologiczną na naszym terenie w zakresie produkowanych śmieci, bo tak naprawdę to my później płacimy nie od wywozu ilości makulatury, ilości szkła, innych po prostu odpadów. Panie Wójcie, nie pamiętam w tej chwili, bo ile w ubiegłym roku płaciliśmy, czy płacimy tej firmie, która wywozi, bo to będzie ta sama firma wywoziła, jaka to była kwota? W zeszłym roku, ile dobrze pamiętam, to była kwota miesięcznie 215 tysięcy brutto. Mhm. Ja powiem miesięcznie, 215, w tej chwili wyjdzie 359. To taka różnica. W pierwszym roku, w następnym 10% więcej, w następnym jeszcze 10% więcej. Tak to mniej więcej skalkulowane. Czyli będzie sukcesywnie wzrastać. I ale wzrastać z tego tytułu, że większość mieszkańców będzie. Ja rozumiem to. Niemniej jednak
powinniśmy również zabiegać o to, aby wytwórcy niektórych odpadów, tak jak ja mówię, butelki plastikowe, domagać się, aby ci, co wytwarzają, oni płacili. To jest taki właściwy kierunek. Kiedyś ja pamiętam, nie tak dawno, na przykład zbieranie makulatury od kilograma, prawda, złotówkę, wszystkim się opłaciło. Dziś się nikomu nie opłaci. Kiedyś papierki autowe za to rozdawali. No. Natomiast no musimy takie działania podejmować, bo co my dziś? Dziś obciążamy wszystkich naszych mieszkańców. I to dosyć boleśnie. Może niektórzy to w zależności od zasobności portfela, ale w takim kierunku powinniśmy zmierzać, żeby to nie obciążało naszych mieszkańców i prowadzić taką politykę, żeby tych właśnie odpadów było jak najmniej. I nawet tu popieram także pana radnego Marcina Buchnę, aby na naszym terenie pomyśleć takie odpady zielone, one będą, no, mamy takie możliwości, o ile mamy, a uważam, że tak, powinny być składowane. Pani radna, odnośnie tych opakowań, ja całkowicie się zgadzam z tym, że to są już rozwiązania na szczeblu krajowym, o ile nie gdzieś światowym czy europejskim. Bo my w gminie nie mamy producentów, że tak powiem, plastików czy jakichkolwiek tam opakowań, którzy nagle... Ale takie zwroty butelek. Tak, ale to... Przyjęliśmy pewne technologie, zakupiliśmy. To jest nasza polityka taka. Ja mówię ogólnie, my jako z pozycji gminy niewiele mamy do powiedzenia, ale mieszkańcy na tym później cierpią wszyscy i my jako przedstawiciele mieszkańców powinniśmy takie wnioski przesyłać niektórym decydentom, którzy tworzą taką politykę. Pani radna, ale to się już dzieje. To się już dzieje. To co też zapytał się między innymi radny Fajks, co robi Komunalny Związek Gmin. Komunalny Związek Gmin już od dłuższego czasu, że tak powiem, apeluje i uważa, że rozwiązaniem problemu śmieciowego jest przerzucenie częściowo odpowiedzialności, nie byłem w sporozumieniu takiej niedarady, na producentów, że tak powiem, opakowań. Jeżeli od góry nie zaczniemy tych elementów, które docelowo stają się śmieciami, produkować mniej, no to my niewiele będziemy mogli z tym zrobić. To tak naprawdę trzeba było tego zacząć, żeby producenci produkowali, że tak powiem, mniej plastiku, mniej opakowań, które potem wyrzucamy do śmieci i dzięki temu tych wszystkich odpadów będzie mniej, ale to są rozwiązania co najmniej na szczeblu krajowym, a podejrzewam, że nawet i europejskim i światowym. A z takimi wnioskami oczywiście, tak tu bym powiedział, nie na szczeblu gminnym, ale wszystkie związki, w których my jesteśmy uczestnikami i te, w których nie jesteśmy, jak Związek Miast Polskich, Związek Gmin Pomorskich, w których akurat my jesteśmy, takie wnioski są przygotowywane i są i do rządu naszego w Warszawie wysyłane, są również do Komisji Europejskiej, więc ten problem jest dostrzegany, bo to jest problem systemowy tak naprawdę, to o czym pani słusznie wskazała, bo gdyby tu rozwiązać, wprowadzić takie rozwiązania systemowe, faktycznie wtedy moglibyśmy pewnie rozmawiać o pełnej odpowiedzialności producentów za to, co wyprodukują. Proszę bardzo, radna Bożena Rocza. A ja bym jeszcze uzupełniając o to składowanie na tych terenach tych odpadów bio. Nie wiem, czy Państwo się doczytaliście. Firma ma tylko rok może składować. Przez rok taki skład, taki proces, o którym Pan mówi, nie zostanie do końca zrealizowany i to nie będzie jeszcze wtedy odpad, który będzie można wykorzystać. Dziękuję. Dziękuję. A, drodzy Państwo, proszę bardzo, Pani Radna. Jako radni mieliśmy inicjatywę powołania Komisji do Spraw Ekologii i no, nie spotkało się to z, że tak powiem, z pozytywnym odzewem w Radzie z racji jakby postawienia warunku, że ma być to komisja pięcioosobowa. Zwracam się w tej chwili do Państwa, żebyśmy jeszcze raz podeszli do tematu powołania tej komisji i jeśli nie ma chętnych, to wystarczą trzy osoby, które będą aktywnie no, też podejmowały ten temat. I myślę, że jesteśmy na początku drogi, jeśli chodzi o ekologię w naszej gminie, bo jednym z tych tematów, który został podjęty w rządzie, to jest zagospodarowanie wody opadowej na działkach i w tej chwili już jest
tak uruchomione, żeby korzystać z takich rozwiązań. Natomiast ekologia, jeśli chodzi o śmieci, te odpady bytowe, takie jak ekobio, to wiecie Państwo, też jest to początek drogi. My musimy zacząć chcieć myśleć inaczej. I jeśli będziemy tylko mówili, że to ma rząd zarządzić, że mają uchwały wyjść, też musimy inicjatywy wykazywać. W tej naszej uchwale jest temat domowych, no, zbierania domowych odpadów przez kompostowniki. Jeśli ten temat byśmy uchwycili głębiej, tak, bo mamy te warunki na terenie naszej gminy i żebyśmy chcieli z tego korzystać, ja mówię o sobie bardzo też, sama do siebie nawet w tym momencie mówię. Mam kompostownik w moim ogrodzie, ale niewiele z niego korzystam. Wygodniej mi jest wyrzucać to na bio. Wygodniej, po prostu taki proces, woreczek, ciach, już go nie mam. Gdybym miała aktywne wykorzystanie kompostownika, na pewno bym się więcej przysłużyła do ekologii. Jestem za tym, w tym momencie proponuję Państwu, żebyśmy, ja złożę inicjatywę, żebyśmy powołali Komisję do Spraw Ekologii i żebyśmy wychodzili z inicjatywą. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Pani Radna, od razu jeszcze poproszę pilota, żeby sobie go zabrać. Nie ma więcej głosów, zatem przejdziemy do głosowania. Przed głosowaniem sprawdzimy jeszcze właśnie sprawność pilotów. Poproszę tam nacisnąć dowolny przycisk. Mamy 12 radnych obecnych. Jeszcze radny Adam Fajs, tak? Proszę bardzo. Wszyscy zagłosowali, zgadza się. Dobrze, teraz Państwa przechodzimy. Dobrze. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. I proszę bardzo, głosujemy elektronicznie. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 10 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych podjęliśmy uchwałę. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, który jest powiązany z poprzednią uchwałą, dotyczy wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanych przez właściciela nieruchomości zamieszkałych. I proszę bardzo, opinię Komisji do Spraw Finansów i Strategii Rozwoju. Komisja do Spraw Finansów i Strategii Rozwoju 5 głosami za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt deklaracji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, opinię Komisji do Spraw Społecznych i Edukacji. Komisja jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za opiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma głosu, przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad podjęciem uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych. Proszę bardzo, głosujemy elektronicznie. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 10 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących podjęliśmy uchwałę. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały dotyczącego zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2020. I proszę bardzo, opinię Komisji do Spraw Finansów i Strategii Rozwoju. Komisja Finansów i Strategii Rozwoju jednogłośnie, 5 głosami za i 1 wstrzymującym
zaopiniowała zmiany do budżetu polegające na wprowadzeniu opłaty zwiększonej do budżetu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Panie Przewodniczący, może jeszcze Pani Skarbnik chciała dołożyć do zdania. Proszę. Bo mamy na stole uchwała dotycząca zmian związana z większością opłat, które będą obowiązywały. Musieliśmy dokonać drobnej zmiany w tej uchwale budżetowej dotyczącej zmniejszenia nam dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Kościuszki. Na budowę ulicy Kościuszki i w związku z tym wprowadziliśmy w dochodach 200 tysięcy, które już mamy zrealizowane z dochodów z lat ubiegłych wynikające tak zwanego porozumienia. I to jest tylko jedyna zmiana, jeśli chodzi o dochody i o wydatki. Robimy ruch właśnie w tym zadaniu budowa ulicy Kościuszki, gdzie wprowadzamy nowe zadanie, zwrot środków przyznanych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 293-224, bo musimy je zwrócić. To jest załącznik trzeci, jeśli można przesunąć. Dalej. Załącznik trzeci. O, tutaj. Tylko następna strona. U góry. Jak Państwo widzicie, nie tutaj. Uciekła ta strona. Na drogę i następna strona u góry. O, tu jest zwrot dofinansowania z funduszu. Zwrot z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Te środki otrzymaliśmy w ubiegłym roku na całe zadanie w kwocie 3 091 000. Ostatecznie przy realizacji tego projektu z zakresu rzeczowo-finansowego zostało nam jakby pomniejszone dofinansowanie i musimy do Funduszu Dróg odprowadzić kwotę 293-224. Wiąże się to też z tym, że skoro mamy mniejsze dofinansowanie na realizację tego zadania, musimy wprowadzić środki własne, żeby je ostatecznie zamknąć, sfinalizować i popłacić wykonawcom. No i to są wszystkie zmiany co do załącznika dotyczącego gospodarki odpadami. Tam się nic nie zmienia. I to by było na tyle, jeśli chodzi o uchwałę. Dziękuję bardzo. Pan Starady ma pytanie. Proszę bardzo, Pani Lewa. Z jakiego powodu zwracamy to dofinansowanie? Co prawda wyjaśniamy, proszę w szczegółach. Ja już opowiem. Myśmy na koniec zeszłego roku podpisywaliśmy umowę, gdzie dostaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 3 091 000. Ta kwota jest zawsze przyznawana na podstawie jakby naszego wniosku, tak jak to jest. Natomiast potem jest rozstrzygany przetarg i jest szczegółowo, że tak powiem, robione rozliczenie i w kwocie, którą w rzeczywistości my wydatkujemy na budowę danej drogi, są tak zwane koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane. I z tych wszystkich kosztów kwalifikowanych, które wydajemy na budowę całej drogi, 50% jest dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, a koszty niekwalifikowane w 100% my musimy pokryć samemu. I teraz, jeżeli już całą ulicę Kościuszki zrealizowaliśmy od A do Z, wiemy też, że przetarg był tańszy niż na początku żeśmy zakładali, to tą różnicę między tą rzeczywistością, jakby kwotą dofinansowania, którą możemy się ubiegać, a to, co nam przekazał za Urząd Wojewódzki, musimy po prostu zawsze zwrócić. I teraz na sam koniec po prostu tego zadania wyszło, że z tych 3 091 000 rzeczywiste dofinansowanie jest 2 800 000 mniej więcej i te 293 000 musimy po prostu zwrócić do Urzędu Wojewódzkiego. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2020 wraz z autopoprawkami. Głosujemy elektronicznie.
Pani radna Rosanna Kowska, proszę. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 12 głosami za podjęliśmy uchwałę. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2020-2027. Proszę bardzo, opinię Komisji do Spraw Finansów i Strategii Rozwoju. Ponieważ uchwała nie została przedstawiona komisji, komisja nie opiniowała tej uchwały. Pani skarbnik miała ją przedstawić na sesji. Dobrze. Dziękuję. Można prosić Pani skarbnik o przedstawienie. Tak, w wieloletniej prognozie finansowej zmieniamy oczywiście wielkość dochodów o wprowadzone przewidywane dochody związane z gospodarowaniem odpadami, czyli z opłatami, które uzyskamy od mieszkańców za wywóz śmieci i zwiększoną stawkę. To samo odzwierciedla się po stronie wydatków. No i tak jak przy uchwale budżetowej powiedziałam, wprowadzamy do dochodów 200 tysięcy. To, w którym pokrywamy te środki, które musimy zwrócić z Funduszu Dróg Samorządowych. I jeśli chodzi o realizację jakby w załączniku pierwszym, zmienia się nam oczywiście wartość inwestycji, bo to było już w uchwale wskazane. I pozostałe rzeczy pozostają bez zmian. Wskaźniki ulegają również zmianie, bo zwiększają nam się dochody. W związku z tym, że stawka w roku 2020 wzrosła i takaż sama będzie obowiązywała w roku 2021. Przewidywane dochody w 2021 zostały podniesione o około 1%, żeby wskazywały realność dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami. I ta sama sytuacja, czyli ta kwota przyjęta wzrostu w dochodach na 2021 ma odzwierciedlenie w wydatkach bieżących, bo tym samym koszt wydatków będzie o tyle wyższy. Zakładamy cały czas, że gospodarka odpadami będzie nam się dobrze bilansowała i z budżetu gminy nie trzeba będzie finansować zagospodarowania odpadów. I to by było wszystko, co dotyczy załącznika pierwszego. Natomiast w załączniku drugim wprowadzamy właśnie w tych przedsięwzięciach wartość umowy, która będzie wynosiła 11 779 911. Taki koszt przez te 2,5 roku będzie przewidywany na gospodarkę odpadami po stronie wydatkowej. W załączniku właśnie tym drugim w latach 2021 przewiduje się około 4 700 000, a w roku 2022 ponad 5 milionów koszt wywozu odpadów. I to jest tyle, a w wydatkach majątkowych właśnie te ruchy związane ze zwrotem tych środków z Funduszu Dróg Samorządowych, bo oczywiście budowa ulicy Kościuszki jest zadaniem ujętym w UPF-ie. No i to by było tyle. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jak pytam, to przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad podjęciem uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2020-2027. Głosujemy elektronicznie. Jeszcze proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 10 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym podjęliśmy uchwałę. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 71 na 19 i nr 71 na 21 obręb Pogórze gmina Kosakowo. Proszę bardzo, opinię Komisji do Spraw Finansów i Strategii Rozwoju. Komisja Finansów i Strategii Rozwoju po burzliwej dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały 4 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo za dyskusję. Proszę bardzo, radny Marcin Buchna. Panie wójcie, ja jako radny jestem bardzo zaskoczony tą sytuacją, że znowu powracamy do kupna nieruchomości, na której ma być wybudowane przedszkole w Pomorzu. Chciałbym zaznaczyć, żeby to było jasne, ja ogólnie popieram bardzo po prostu, bo ta potrzeba wybudowania tych przedszkoli w naszej gminie jest i tu nie ulega wątpliwości, że trzeba to zrobić i gdzieś one muszą powstać. Ale mój sprzeciw wyrażam z tego powodu, że ostatnio rozmawialiśmy i co prawda ja panu wójtowi zadałem pytanie, bo podchodzimy po raz trzeci do tej samej sprawy kupna i za każdym razem podnoszona jest cena za grunt, który gmina ma po prostu nabyć. I troszkę jestem o tyle zaniepokojony, że rozmawiając z panem wójtem na ostatniej sesji, kiedy pan oświadczył, że było pierwsze porozumienie, ono było tak naprawdę nie wiem, czy było spisane, ja tak naprawdę, co prawda nie usłyszałem od pana, w jakiej formie ono było, tak? Podejrzewam, teraz śmiem podejrzewać, że ono było tylko i wyłącznie ustne. Co prawda, jako organ gmina nie powinna tego rodzaju porozumień zawierać, powinny one być jednak uwiecznione i spisane po prostu na papier, czyli pisemnie. I powinny być tak zrobione, żeby interes mieszkańców i gminy był zabezpieczony. Bo wie pan doskonale, że wtedy, kiedy były rozmowy, tak, że będziemy jako gmina robili jakieś zmiany do planu w zamian za jakieś korzyści, to w ten czas były to pewnego rodzaju ustalenia, które w mojej ocenie powinny być wiążące. Tak się jednak nie stało. Przyszła kolejna uchwała. Pan oczywiście wyjaśnił, próbował tutaj, że jednak to porozumienie, które było zawarte, można byłoby ewentualnie egzekwować. Trzeba byłoby czasu. Tak naprawdę ja nie widziałem tego porozumienia i myślę, że go już nie zobaczę, bo ono w formie pisemnej na pewno chyba nie jest zawarte, chyba że pan mnie tutaj oświeci, to bardzo fajnie. Ale przyszło drugi moment, wtedy, kiedy już miało być to bardziej poprawnie, kiedy miało już to być zrobione w taki sposób szczelny, że jednak my jako gmina po prostu ten nasz interes zabezpieczymy w sposób właściwy. No i dziś stajemy przed faktem, że znowu trzeba dokładać pieniążki do kupna nieruchomości. Tak naprawdę nie wiem, z czego to wynika, bo myślę, że usłyszę za chwilę, że nie wiedzieliśmy, czy to cena netto, czy to cena brutto. Podatki i inne sprawy zawsze leżą po stronie sprzedającego. Dlatego tutaj myślę, że te argumenty będą jakby niezasadne. My jako Rada decydowaliśmy na ostatniej sesji, że kupimy nieruchomość za 100 zł, zawsze 100 zł brutto. Teraz podnosimy tą cenę na wyższą kwotę. Moje jest pytanie do pana, z czego to tak naprawdę znowu wynikło? Że musimy dopłacać do kupna nieruchomości, że wtedy pan spotkał się z tymi właścicielami, czy z mocodawcami, czy z pełnomocnikami, bo tam różne po prostu były spotkania w celu uzgodnień, tak, pewnych spraw. I z czego to tak naprawdę teraz wynikło, że jednak porozumienie, które pan w mojej ocenie powinien zawrzeć już pisemnie, żeby zabezpieczyć ten interes, po prostu nam tego nie zagwarantowało. I musimy znowu stanąć przed faktem po prostu dokładania z budżetu pieniędzy. Ja rozumiem, że nie myli się ten, który nic nie robi, tak? Ale panie wójcie, pan ma prawników. Pan ma sztab ludzi w tym urzędzie. Nie może to być na zasadzie, że my tutaj co jakiś czas się spotykamy i po prostu pan stawia nas przed faktem, że mamy dokładać pieniądze z budżetu gminy, żeby od kogoś kupić nieruchomość. I żadne z tych porozumień nie zabezpieczało naszego interesu. Jeśli się mylę, to proszę mnie po prostu oświecić, czy takie porozumienia były zawarte pisemnie, czy one były dosyć napisane w sposób na tyle skuteczny, że będziemy mogli do tych praw dochodzić, czy po prostu było to wielkie fopa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie radny, już odpowiadam. Co do samej formy porozumienia z właścicielem tej nieruchomości, wszystkie porozumienia były w formie pisemnej, nie było żadnego porozumienia w formie jakiejkolwiek ustnej.
wszystko było spisane na papierze i podpisane albo przez właściciela, albo przez pełnomocników, którzy mieli do tego pełnomocnictwa. Na poprzedniej sesji tłumaczyłem faktycznie, że z jednego porozumienia właściciele się wycofali, natomiast tłumaczyłem już wtedy jakby zasadność, że moglibyśmy próbować, że tak powiem, sądownie przez kilka lat walczyć, natomiast patrząc jakby na konieczność budowy przedszkola, wyszliśmy z tą uchwałą, która zwiększyła wartość tego gruntu do 100 zł za metr kwadratowy. Jeżeli chodzi o teraz, my, nikt z nas nie wiedział, że przy tej transakcji gdzieś będzie konieczność płatności w podatku VAT. O tej konieczności dowiedzieliśmy się tak naprawdę u notariusza na sam koniec wizyty, gdzie ten temat w ogóle został poruszony. I to teraz kwestia dyskusji, czy my się umawialiśmy na kwotę netto, brutto. Temat VAT-u nigdy nie był poruszany. Nigdy nie był poruszany, bo pewnie gdyby ten temat VAT-u był poruszony na pierwszym czy na którymś spotkaniu, to pewnie byśmy już weszli na kolejną, że tak powiem, sesję już z konkretnymi ustaleniami i to już byłoby zawarte. Nie było to w żaden sposób omawiane ani nie. My w tej chwili mamy naszą opinię prawną, która twierdzi, że ten VAT jest niezasadny w tym przypadku, że nie ma podstawy naliczania tego VAT-u, pomimo iż właściciel jest płatnikiem podatku VAT. Tam jest, mamy całe obszerne uzasadnienie. Wystąpiliśmy już w tym tygodniu do Krajowej Administracji Skarbowej o oficjalną interpretację w tym konkretnym przypadku. Czy VAT będzie 0%, czy VAT będzie 23%. I na tej podstawie po prostu pójdziemy, że tak powiem, właścicielem do notariusza, czyli albo to będzie cena tak zwana z VAT-em 0%, czyli prawie że cena netto, albo będzie ten VAT 23%. Ja przyznam się w tej chwili, ja też ubolewam po prostu, że do tej sytuacji doszło. Ja cały czas uważałem. Najlepiej było, gdybyśmy wywiązali się z pierwszego porozumienia i żeby po prostu kupić to w pierwotnej cenie. Ubolewam, że druga strona nie chciała, że tak powiem, na chwilę obecną z tamtego porozumienia się do końca wycofać, pomimo iż gmina Kosakowo w 100% wykonała się ze swoich uzgodnień. Natomiast już patrząc na, żeby nie iść do sądu, tylko patrzeć, że tak powiem, na interes tak naprawdę naszych dzieci, że te przedszkola są naprawdę bardzo pilne, uważam, że mimo wszystko kupić ten grunt, nawet jeżeli to byłoby w tej cenie, w tej chwili po te 123 brutto, uważam, że warto ten grunt kupić i warto jak najszybciej rozpocząć proces przygotowania dokumentacji i budowy tej przedszkoli, bo naprawdę to jest chyba najważniejszy cel w tym momencie. I ja wiem, że w tej chwili wyłożymy 200 tysięcy więcej na ten grunt, ale myślę, że przy całym rozrachunku, patrząc, że przedszkole i tak będzie nas kosztować pewnie z 6 milionów złotych, myślę, że ten wydatek po prostu jest w tym momencie niezbędny. Proszę bardzo, panie radny. Panie wójcie, ja przyjmuję pana po prostu wyjaśnienie, tylko chciałbym tutaj podkreślić, że to nie naszym interesem gminy jest pytanie po prostu, czy sprzedający ma obowiązek płacić, czy nie. Ja mówiłem po prostu, że w momencie, kiedy było zawierane porozumienie, to w tym porozumieniu powinny być te wszystkie wątpliwości po prostu w ten czas wyjaśnione, tak? My jako rada decydowaliśmy, że przeznaczamy określoną kwotę na zakup nieruchomości. Ta kwota była brutto. Jeśli chodzi o gminę, gmina nie jest wadowcem. Także te interpretacje, które państwo się zwracacie, tak naprawdę są parą gwizdek. Bo to leży obowiązek po stronie sprzedającego. Także tu tylko moje po prostu jakby konkretny zarzut, czy tam uwaga, tak? Że na etapie tworzenia porozumień to wszystko powinno być po prostu jakby wyłuszczone. W ten czas pan wójt byłby po prostu jakby kryty i miałby pan po prostu pewną, jasną informację, a nie teraz występował w imieniu sprzedającego. Panie radny, ja się całkowicie zgadzam. Ja myślę, że ta transakcja, mam nadzieję, że ona w końcu doczeka, że tak powiem, szczęśliwego finału. My już wyciągnęliśmy z niej, że tak powiem, konkretne wnioski na przyszłość, także myślę, że postaramy się w przyszłości podobnych, że tak powiem, błędów gdzieś nie popełnić i że jakkolwiek podobne transakcje, myślę, że będziemy starać się trochę inaczej zabezpieczyć. Proszę bardzo, pani radna Mirosława Wydrowska. Bardzo mnie to cieszy, że pan wójt wyciągnie na przyszłość wnioski. Jeszcze przy okazji takie pytanie, czy mamy jeszcze jakieś porozumienia, gdzie będziemy finalizować plany zagospodarowania przestrzennego, które czekają? Po
Pani radna, w tej chwili tak nie odpowiem precyzyjnie, które, ale myślę, że są takie. Myślę, że są takie, no bo samych planów miejscowych generalnie robimy i zmieniamy sporo. W tej chwili nie przypomnę sobie literami, czy są, ale podejrzewam, że takie mogą być. Przyjmuję pana informacje, natomiast przy okazji poproszę na komisji o takie przedstawienie, jakie mamy jeszcze porozumienia, o ile to jest możliwe, bo tych planów mamy troszeczkę przystąpień takich. Ja osobiście, jako radna, to tak czuję się wystrygnięta trochę na dudka, z tego względu, że były deklaracje ze strony osoby sprzedającej. Rada się wywiązała, bo pod wpływem, no, pewnie, że tak, były takie, gdzie rada przyjęła jakby potrzeby przekształceń dotyczących w planie. Natomiast jest to przykre dla nas jako rady, że później się tak traktuje, że tylko jednostronnie działa umowa. A mówi się, że słowa są droższe od pieniędzy. I tak powinno być. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna Anna Szyrowska. Moje pytanie zmierza do takiego programu budowania przedszkoli. Jeśli chodzi o to przedszkole, które ma powstać na terenie oddziału, o której dyskutujemy, w jakim sensie ono zabezpiecza potrzeby naszej gminy? Czy to, no właśnie proszę powiedzieć o potrzebach, jak ona zabezpiecza nasze stan? Pani radna, ja też tłumaczyłem chyba na kilka sesji też wcześniej. Generalnie mamy w gminie Kosakowo jedno przedszkole samorządowe z prawdziwego zdarzenia, czyli przedszkole w Dębogórzu, w którym się pomieści no, do 200 dzieci w tej chwili. W planie budowy przedszkoli mamy dwa przedszkola w Mostach na 200 dzieci i w Pogórzu, jeżeli powstanie, też na 200 dzieci. Czyli w sumie będziemy mieć około 600 miejsc w przedszkolach. Dzieci wszystkie, które są łącznie z zerówką, jest około 900 na chwilę obecną. Czyli nawet po wybudowaniu tych dwóch przedszkoli nie będziemy mieć 100%, że tak powiem, miejsca dla dzieci w przedszkolu, ale zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy rodzice też są dzieci puszczać do państwowej przedszkoli, czy do publicznej przedszkoli. Wiele osób chce po prostu założenia gdzieś do prywatnej przedszkoli, bądź do przedszkoli, nie wiem, gdzieś w Gdyni, bo akurat tak to jest po drodze w pracę. Także myślę, że jak już będą docelowo te trzy przedszkola, to zdecydowaną większość miejsc przedszkoli powinniśmy mieć zabezpieczone. Ile lat będzie zabezpieczenie? Pani radna, no to trudno w tej chwili odpowiedzieć. Ja przedstawiłem cyfrę mniej więcej na rok obecny, czyli jeżeli jest w tej chwili 900 dzieci w sumie, łącznie z zerówką, a przedszkoli, nawet gdybyśmy w tej chwili wybudowali, będzie z miejscami na około 600, to i tak 300 dzieci będzie nam brakowało. Jeżeli za 10 lat się okaże, że dzieci w przedszkolach jest nie 900, tylko 1500 na przykład, to dużo więcej będzie nam brakowało. Chciałabym nawiązać jeszcze do systemu budowy przedszkoli. No, powiedzmy ponad rok temu, gdyż dyskutowaliśmy o programach budowy przedszkoli, o konieczności budowy w gminie, była jedna z koncepcji przedstawiana budowania takiego modułowego, że będzie można w zależności od potrzeby powiększać, nie tworząc nowych obiektów. I wtedy jakby pan ustawił się do tej propozycji, jako, no, że pana to nie przekonuje, a ja bym prosiła, żebyśmy jednak poświęcili uwagę temu tematowi, że skoro to jest zabezpieczenie potrzeby na dzień dzisiejszy i to jeszcze wcale nie w 100%, czyli ta potrzeba wkrótce wzrośnie, więc czy przy tej okazji, kiedy się już skłaniamy do dołożenia środków na zakup gruntu, czy w tym wypadku nie należy. Ja bym prosiła pana, żebyśmy podjęli taką analizę. Budujemy w jakiejś sztywnej konstrukcji przedszkole czy modułowe? Bo jeśli mamy takie podejście elastyczne dosyć do kosztów, to myślę, że powinniśmy też elastycznie podchodzić do projektu rozbudowy przedszkola. Więc to jest moja taki mój wniosek. Czy zechciałby do pana o taką analizę kosztów, bo rozumiem, że koszty budowy przedszkola jeszcze są nieokreślone. Czy pan już wie, jaki będzie koszt? Już mogę odpowiedzieć na wszystkie, czy jeszcze? Kompleksowo.
Dobrze. Pani radna, myśmy kiedyś robili, kiedyś pozyskiwaliśmy takie oferty na przedszkola modułowe, to było już nie pamiętam, z 2-3 lata temu. Wcale to nie są też takie tanie rozwiązania i one nie są też, tak z punktu widzenia ani architektonicznego, ani takiego praktycznego, też nie są idealnymi rozwiązaniami. Przedszkole w Mostach, które jako pierwsze zaczynamy projektować, będzie projektowane w systemie, nazwijmy to, budownictwa takiego tradycyjnego, czyli po prostu typowo murowane przedszkole. Trzeba jeszcze pamiętać, że nie sam koszt budynku robi, że tak powiem, cały duży koszt. Oprócz przedszkola jako takiego budynku trzeba zrobić zagospodarowanie całego terenu, parkingi, place zabaw, wszystkie sieci i tak dalej. To też robi duży koszt, czyli to, że dostaniemy ofertę na samo postawienie, że tak powiem, przedszkola kontenerowego, to nie są wszystkie koszty. To jeszcze oprócz tego mamy dużo, dużo, że tak powiem, pieniędzy do wydania. Ale oczywiście mamy takie oferty, one są przed dwóch czy trzech lat, chyba dwie oferty takie mieliśmy. Przedszkole w Mostach jest projektowane w formie budownictwa takiego tradycyjnego, murowanego i myślę, że też się skłaniam ku temu, żeby w Pogórzu, jeżeli miało być projektowane, raczej też w takiej formie, bo to jest jednak mimo wszystko forma trwalsza i taka bardziej konkretna. Ja kiedyś też byłem na wizytacji w mieście Gdańsk, gdzie przedstawiano przedszkola w formie budowy budownictwa drewnianego, które jest budownictwem jakby droższym od murowanego, ale niby z jakichś tam względów jest bardziej ekologiczne, bardziej ciepłe i tak dalej. Też po prostu mnie to nie przekonuje. Też mnie to nie przekonuje. Dlaczego proszę pana o taką analizę? Bo nie tak dawno byłam gościem w Niemczech i właśnie widziałam takie przedszkole, tak? Że mówi, że to było jakieś osiedle dynamicznie rozwijające się, ale było potraktowane tak, że to jest model. I powiem panu, że słyszałam od mieszkańców, że to jest praktyczne, ekonomiczne. Więc jeśli byśmy mieli decydować, mamy przykład w Mostach, tradycyjnej budowy, a jeśli jesteśmy tu na etapie rozpoczynania, a faktycznie potrzeba będzie wzrastała. Więc może te koszty nie będą aż tak rzutujące, jeśli już kupiliśmy teren i potrafimy ten teren dobrze wykorzystać, żebyśmy podeszli do tego, że to przedszkole będzie musiało być powiększane. Dobrze, pani radna, dziękuję. Myślę, tak idziemy, że tak powiem, z tematem dalej wybiegamy. Jeszcze gruntu u gruntu nie mamy zakończenia. Dobrze, proszę bardzo, pani radna. Właśnie chciałam się jeszcze podzielić takim pomysłem, aby nie płacić tych 200 tysięcy z tytułu VAT-u, żebyśmy przekazali to zadanie zakupu ziemi dla PEKO, bo PEKO może sobie odliczyć. Więc prosiłabym pana wójta, żeby nam wyjaśnił, bo bym miała taki niedosyt, że z tym nie podzieliłam się z radą. Pani radna, bo jednak to są nasze pieniądze. Rozmawialiśmy już dzisiaj telefonicznie. Czysto teoretycznie tak, można byłoby tak zrobić, ale wymagałoby to w tej chwili, musielibyśmy na tym etapie aportem przekazać środki i to w formie brutto niestety do spółki, czyli łącznie z tymi 200 tysiącami przekazać do spółki. Wówczas spółka faktycznie mogłaby kupić to i być może gdzieś w całym rozrachunku ten VAT jakoś rozliczyć. Potem musielibyśmy wziąć założenie takie, że to spółka buduje to przedszkole od A do Z i daje, nie wiem, w dzierżawę do gminy Kosakowo. Mamy już tego nie budowało, akurat gmina budowała. Natomiast pani radna, jeżeli szacujemy i taki jest cel, że gdzieś gmina Kosakowo może na ten cel uzyskać dofinansowanie, bo wiemy, że ma być coraz więcej programów, które będą dofinansowywać budowę przedszkoli, to spółka już wtedy nie mogłaby skorzystać z takiego dofinansowania. To już wtedy nie ma uzyskiwania VAT-u. No, wtedy już nie ma uzyskiwania. Nie chcę wracać do przeszłości. Pani radna, podsumowując, czysto teoretycznie tak, moglibyśmy tak spróbować, natomiast według mnie te transakcje też byłyby opatrzone dużym ryzykiem i też nie wiadomo, czy spółka skutecznie by ten VAT potem odzyskiwała i czy spółka wówczas mogłaby ubiegać się o jakiekolwiek dofinansowanie rządowe czy tam krajowe na budowę takiego przedszkola. Myślę, że jednak lepiej, żeby to po prostu gmina budowała. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad podjęciem uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 71/19 i nr 71/21
Obręb Pogórze, gmina Wysakowo. Głosujemy elektronicznie. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 9 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących podjęliśmy uchwałę. Na tym wyczerpaliśmy rozpatrzenie projektów uchwał przewidzianych na dzisiejszej sesji. Czy miałbym złożyć wniosek? Znaczy na sesję nadzwyczajną do wniosku. Rozumiem. Jeszcze spotkanie komisji. Dobrze, dziękuję. Następna sesja planowana jest na, zwyczajna oczywiście, planowana jest na przełomie sierpnia i września. Zamykam posiedzenie 27 zwyczajnej sesji Rady Gminy Kosakowo. Nie przewidujemy nadzwyczajnej. Myślę, że